Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Dzisiaj pogramy sobie w Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Jak widzicie, jesteśmy w podziemnym, podmorskim mieście Sahuaginów. Jakiejś rybopodobnej rasy, która na szczęście uznała nas za zbawienie jakiegoś rodzaju. Dlatego tylko nie zjedli nas od razu na kolację. Czy jasnowidzenie tutaj zadziała? Nie, bo to jest te wnętrze, to nieciekawie. Ogólnie zdążyliśmy zrobić sobie mały porządek z ekwipunkiem. Także teraz to, co mamy zrobić, to pozbyć się buntowników. Tego chce król. Tak? O, jakże przyjemnym w wymowie imieniu, ale też zagadała do nas kapłanka, prosząc o to, żebyśmy ją spotkali, więc udamy się tam na chwilę zobaczyć. Może ma dla nas jakieś łatwiejsze rozwiązanie tej sprawy. Bo niby czemu mielibyśmy sobie ją utrudniać, skoro wcale nie chcieliśmy się tutaj znaleźć nawet. Ojciec Rekin wszystko widzi. Czy chcesz skorzystać z usług oferowanych w jego świątyni? To mamy akurat sklepik. A mikstury w sumie ma. I trochę czarów. Jak widzicie, niewiele jest takich czarów, których mój mag by nie miał. Zastanawiam się w sumie nad miksturą dodatkowego leczenia. Czemu by nie kupić 10? Może uratować skórę komuś. Czyż nie? Ty masz 4, ty masz 4, 1. Nic. Coś tam trzeba mieć. Ty będziesz miała farta i będziesz miała najwięcej. Albo inaczej. O. To nie z tobą chciałem rozmawiać. Oto ofiara dla ciebie, Xekolachu. Otwórz swoje potężne szczęki i przyjmij swego byłego sługę. Jesteśmy potężni, ojcze Rekinie. Uderzamy bez strachu i bez litości. Przyjmij tę ofiarę jako symbol naszej potęgi. Nie! Wciąż jesteś tu. Odmięcem. Ach, to dobrze, że przychodzisz się ze mną zobaczyć przed swoim odejściem. Król polecił mi, żebym ci wytłumaczyła, w jaki sposób dostać się do bazy księcia. Baza księcia leży w dalekim krańcu miasta, za komnatą z dwojgiem wielkich drzwi. Dawno temu Sekolach pojawił się tam i zabił tysiące nieczystych. On to postanowił, że żaden heretyk nigdy już nie wejdzie do miasta i zapieczętował drzwi. Umieścił też na drzwiach swój ząb, żebyśmy je mogli otworzyć. Później przyszły droły. Z pomocą potężnej magii zaatakowały miasto. Prowadził ich niezwykle silny mag. On to zabrał ząb Sekolacha naszym bezsilnym strażnikom, aby powstrzymać pościg. Mag ten zbudował pewną budowlę w południowo-zachodniej części miasta. Czarodzieja zabiliśmy, ale wybudowany przez niego kompleks stoi po dziś dzień. Wewnątrz niego leży ząb Sekolacha, ale jest dobrze strzeżony. My go nie potrzebujemy, możemy podróżować dzięki oceanowi, ale tobie jest on potrzebny. Odszukaj budowlę drołów, zmyl strażników i wydostań klucz. W takim razie wejdę do budowli drołów i postaram się odzyskać klucz. To wspaniale. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. Musisz coś dla mnie zrobić.
Nasz król oszalał. Na pewno udało ci się to spostrzec w czasie audiencji. Król urodził się w wyniku złego związku, tak jak i jego ojciec zgładził lub skazał na wygnanie już zbyt wielu swoich poddanych. Jest nas coraz mniej, nasza krew jest coraz bardziej skażona. Musimy odzyskać to, co straciliśmy. Książę Wilinaty, przywódca wygnańców, którzy żyją poza miastem, jest naszą jedyną nadzieją. A więc wygnali wszystkich silnych Sochłoginów poza miasto. Najwyżej wszyscy pozostali w mieście będą słabi. Nie widzę związku z nami. Gdyby książę znowu zasiadł na tronie, Sochłogini znowu byliby silni. Mogliby walczyć z Lilithidami i Drołami. Od pewnego czasu jestem w kontakcie z rebeliantami. Teraz nadszedł czas, żeby uderzyć. Co mówisz? Przecież na pewno nie kochasz naszego szalonego króla. Pomóż nam przeżyć, bo inaczej podbiją nas mieszkańcy krain podmroku. Co konkretnie mam zrobić? Porozmawiaj tylko z księciem Wilinatym, to wszystko. Posłuchaj, co on ci zaoferuje, a potem zadecydujesz, co zrobić. Dam ci kulę, po której rebelianci cię rozpoznają. Zaprowadzą cię do Wilinatego. Oczywiście, jeśli zgodzisz się rozmawiać, a nie przyjdzie ci do głowy się bić. Zgoda, mogę porozmawiać z księciem. Świetnie. Oto kula. Miej ją przy sobie, kiedy opuścisz miasto Grot. Kiedy spotka cię jakiś wygnaniec, zaprowadzi cię do księcia. Będę się modlić za to, żebyście doszli do porozumienia z księciem. Dla szczęścia mojego ludu. Idź zatem i niech Sekolach strzeże cię przed niebezpieczeństwami. No cóż, co nam szkodzi pomóc tym stworzeniom? Skoro i tak już czegoś od nas wymagają, żebyśmy mogli się stąd wydostać, możemy zrobić rzecz dobrą. Jeśli taka jest. A więc teraz udamy się na południe. Spróbujemy odnaleźć ząb, który nam pozwoli przedostać się dalej. Jeśli zamierzasz przejść poza ten punkt, to ostrzegam cię, to nie jest już część miasta Grot. Dalej leży pradawne miejsce, które jest domem dla wyczerniałych elfów. Pułapek jest tam tak dużo, że wystarczy, by wysłać każdego do żołądka ojca Rekina. Wejdź, ale pamiętaj, że robisz to na własne ryzyko. Okej. Okay. Ja? A więc pułapki. Tak? Czego chcesz? Może wykorzystaj te strzały, co? To będzie chyba tak. Albo dobra. Co jest moim zadaniem? Tak. Tak, tutaj już trochę architektura się różni, nieprawdaż? Jest i pułapka. Na szczęście nie potrwała zbyt długo. Tylko powiedz. Na honor! Świetnie! Idą też stworki. Tak? Do walki i zwycięstwa! Na szczęście tych... pokroju tych słaby.
co jest moim zadaniem? Zrobione. Na honor! Nie ugnę się przed tobą! To szybko i boleśnie. Tak? W porządku. Jak sobie życzysz? Jak to wspomniała Jaheira, podróżując z naszym bohaterem, ciężko narzekać na nudę. Jestem chętna i gotowa. Trzeba przyznać, że... Co jest moim zadaniem? Nie można by było tego ująć chyba lepiej. O, proszę. Na honor, uważaj to za zrobione. Golem kościany. O co chodzi? Zrobię to. Groźny błąd. Coś się stało? Co jest moim zadaniem? Czekam na twoje słowo. Na honor! Ty miałaś tak pułapki szukać. Szukasz, mam nadzieję. Tak? Uważaj to za zrobione. Wyładowanie łańcuchowe. Troszeczkę ostrożniej, gdybyśmy się poruszali, myślę. Ta odpoczynku nie zyskaliśmy przecież. A nie, ja mogę, dobrze. Gdybyśmy troszkę ostrożnie się poruszali, to pewnie ona by zdążyła wykryć. To jest jednak moim zadaniem? Zrobię, co w mojej mocy. Jednakże... Huch, wreszcie ktoś przychodzi zagrać. Tak. Ktoś będzie teraz z nami grał. I to nie ten nudny, przerośnięty król ryba. Tak, ten stary król ryba. Fiu, poczucia humoru nie ma u niego za grosz. Nic z tego, ale teraz... Hihi, wy duży ludzie, chcecie skarbu, co? Wielcy ludzie zawsze chcą skarbów drowów. O tak. Możecie sobie wziąć skarb drowów, o tak. Ale najpierw musicie zagrać w naszą grę. Hihi, musicie zagrać w naszą grę. Co wy mówicie, wielcy ludzie? Chcecie skarb? Chcecie zagrać w naszą grę, tak? Dlaczego miałbym chcieć zagrać w jakąś waszą grę? Tihi, może i pozwoliłbym ci iść i zajrzeć do wszystkich skrzyń, gdyby ci przyszła taka ochota. Tak, możesz. Hihi, większość z nich i tak jest pusta. Do większości z nich. Do wszystkich z wyjątkiem jednej. Jedna z nich jest zamknięta na cztery spusty. To w niej jest skarb drołów. Cały. I jeszcze coś. W jej wnętrzu jest wielgachne okropieństwo, które wyjdzie i pożre twoją duszę. Na zawsze umrzesz. Hihi, możemy otworzyć skrzynię o ochronić cię przed wielgachnym okropieństwem. Ale dopiero wtedy, jak zagracie w naszą grę. Tylko jeśli zagracie, o tak. Więc co wy na to, wielcy ludzie, zagracie? Zgoda, zagram w waszą grę, jeśli trzeba. Wielgachni ludzie zagrają w naszą grę. Hura. Dobra, wielgachni ludzie, nasza gra wygląda tak. Jest tu 5 skrzyń, w których nie ma nic. Przed każdą pustą skrzynią ukażą się słynni wielcy ludzie. Słynni wielcy ludzie, o tak, potężni, sławni wielcy ludzie. Od każdego ze słynnych wielkich ludzi otrzymasz dar, który należy do innego sławnego wielkiego człowieka. Wielcy ludzie dadzą wskazówki co do tego, który prezent do nich należy. Jeśli będziecie wiedzieli, do którego słynnego dużego człowieka należy dany dar, to włóż go do pustej skrzyni za nim. Rozumiesz? To bardzo proste. Kiedy już włożysz wszystkie 5, przyjdź i zapytaj nas. Jeśli się pomylisz, to będziemy się z ciebie naśmiewali. Jeśli ci się uda wszystko dobrze poukładać, to otworzymy ci 6 skrzynię i będziesz mógł śmiać się z wielgachnego okropieństwa. Ale będzie zabawa. Dobra, zaczynamy. No więc wydaje się dosyć prosta zasada tej ich gry. O, jeszcze co? Pułapka. Oj, to nie jedna, proszę. Zrozumiano. Myślałem, że chociaż tutaj pułapek nie będzie. Ale już momencik.
A więc tak, Elminster, Kelben, Alustriel, Piergeiron i Drizzt. Tak? Mam nadzieję, że będzie warto. Mogę wam podpowiedzieć. To i owo. Jestem Elminster. Znasz mnie, przyjacielu. Ja mam najstarszy czarodziej, jaki stąpa po tej ziemi. Czuję już, że jestem już tylko starym człowiekiem i potrzebuję coś, by przyspieszyć bieg ziaren czasu. Daję ci ten zakrzywiony miecz. Za stary jestem, by walczyć. Oddaj go innemu wojownikowi, temu, którego skóra czarna jest niczym noc. Oczywiście tylko symboliczny sejmitar, nie taki prawdziwy. No oczywiście będzie Drizzta. Jestem Drizzt, drow, który porzucił mój znienawidzony podziemny dom, by stać się prawdziwym bohaterem. Potrzebuję coś, czym wielu już unicestwiłem, jeden z dwóch. Daję ci tu oto hełm, symbol, jak mi powiedziano, władzy nad ziemiami na powierzchni, w mieście na dalekiej północy pośród mrozów. Tutaj wsadzimy sejmitar. Hełm to pewnie tego gościa, któregoś... Jestem Kelben, potężny czarodziej, jeden z władców najpiękniejszego miasta na północy. Potrzebuję przedmiotu, który zawiera się w najmilszym mi imieniu i dodatkowej nogi, gdy chodzę. Daję ci ten srebrny naszyjnik, gdyż należy on do kogo innego. Umieść go na szyi tej, która jest siostrą, ale nie matką. Ja rozumiem, że to będzie tej kobiety naszyjnik w takim razie. Jedyna kobieta tutaj. Naszyjnik. A więc ty będziesz miał drogą eliminacji hełm. Hej tam! Jestem Austriel, córka Mestry, jednej z siedmiu. Pani Księżyca, daj mi mój symbol miecza, który mi przekazała moja matka ze swojego domu w niebiosach. Daję ci tę fajkę z korzeni magii, nie będę cię okłamywać, jest w niej wielka moc. Przekaż ją mężczyźnie, komuś starszemu, nawet ode mnie. A więc to coś, co pomaga w upływaniu czasu, czyli zajaranie sobie. Hejże! Jestem Piergeiron, paladyn Tyra i otwarty lord mojej północnej krainy. Umieść symbol mojego panowania w mojej dłoni. Daję ci tę laskę o najmroczniejszym odcieniu, która spotkała na swojej drodze wielu złych nieprzyjaciół. Nie należy ona do mnie, ale do kogoś, kogo znam. To będzie to. O, udało ci się nas przechytrzyć. Au, czy gra się już skończyła? Dobra, trzymamy się umowy. Teraz idź i otwórz ostatnią skrzynię, a my, chochliki, cię uratujemy. Będziemy się śmiali z wielkachnego okropieństwa. O rany, idźcie i otwórzcie ją, wielcy ludzie. Widmo. Wow, uwolniliście mnie. Ale co to ma znaczyć? Nie mogę dotrzeć do waszej siły życiowej. Haha, biedne, wielkachne okropieństwo. Nic nie może zrobić okropieństwo. My ochraniamy wielkich ludzi. Nie, słabne. Haha, to dopiero była zabawa. Wy śmieszni, wielcy ludzie, teraz idziemy. Zagraliśmy w ciekawą grę chochlików. Na szczęście nie była zbyt trudna i teraz możemy dostać się do skarbu. Daj mi jakąś wezmę się za to. Płaszcz oraz buty. Ale to nie jest ząb, którego chcieliśmy. Buty eteryczności. Użytkownik jest niewrażliwy na zwykłą broń. Wciąż można rzucać czary i używać broni. O. Ciekawe.
Ale to chyba trzeba użyć tego, tak? Jako ładunek. Tarcza ducha, klasa i rzuty plus 2. O. Lepiej. A to na sprzedaż. Bez jaj, że może mieć minus 11. Wow. Bomba. Bombastycznie. Tak? Świetnie. Ale to dalej nie jest zombie. Także ruszymy sobie dalej. Widzę. Przebrzydły obserwator. Jednakże nie atakuje nas. Czego chcesz? Jeszcze pułapkę. Chroni jakiejś skrzyni. Tylko powiedz. Jestem gotowa. Tak? Oczywiście. Ty jesteś mądra, pogadaj z nim. A wreszcie jesteś gościem. Minęło już trochę czasu, od kiedy gościłem kogokolwiek, a to wszystko przez tego stukniętego Sahuagina, który tu się tu sprowadził, a ten nieskory jest do porywającej konwersacji. Ach, ale widzę, że się wahasz. Na pewno dane ci było słyszeć o takich jak ja, albo nawet kogoś takiego spotkać. Nazywają nas obserwatorami. Tak, myślę, że takiego określenia używacie. Jestem jedynie widzem obserwatorem, jednak innym od tych, które mogły pojawić się na twojej drodze wcześniej. Jestem tu, by strzec jednej jedynej rzeczy. Nie zaatakuję cię, chyba że spróbujesz dotknąć tego, czego strzegę. Inne rzeczy możesz sobie dotykać do woli, pod warunkiem, że nie zwariujesz przez te chochliki tam. Czego dokładnie strzeżesz? Tylko tej jednej skrzyni, która znajduje się za mną. Możesz przy pomocy chochlików otwierać wszystkie inne albo robić cokolwiek zechcesz. Nie mam najmniejszego zamiaru ci w tym przeszkadzać. Myślę, że Sahuagini opróżnili pozostałe kufry już dawno temu. Mogli jednak zostawić tu jakieś swoje rzeczy, myśląc, że odstraszę złodziei. O, to mi o czymś przypomniało. Obiecałem temu małemu pomyleńcowi Sahuaginowi, że postaram się odstraszać intruzów. No to... Tyle mniej więcej jestem skłonny włożyć w to wysiłku. Ech, wiesz, doskwiera mi tu samotność. Jak to się stało, że się w to wpakowałeś? Powołał mnie do tego dawno temu taki jeden pomylony mały drow, który przejął tę część miasta Sahuaginów. Najwidoczniej ta skrzynia była dla niego niezwykle ważna. Sahuaginowie atakowali, a on nie chciał, by skrzynia dostała się w ich ręce, kiedy umrze i... Puf! Wtedy zjawiam się ja. Z kontraktem na 99 lat zostało mi jeszcze tylko 40. Trzeba przyznać, że ten drow nie był wcale zabawniejszy od Sahuaginów, choć nie śmierdział tak bardzo. Już chyba nigdy nie zjem ze smakiem ryby. Błe. Jakby tego było mało, mam tu jeszcze na głowie te chochliki drowów, które są tu więzione, choć ciągle się teleportują z dala od Sahuaginów. Chciałbym, żeby tak sobie stąd poszły. To znaczy, mogę się tylko bawić bez znudzenia. Widzę w pobliżu coś na litery i raz, dwa, trzy baba jako patrzę, ale nie one, o nie. Zepsute chochlikowate gnojki. Czego dokładnie pilnujesz? Tylko tej jednej skrzyni. To już mówił.
Okej, okay, to już mówił. Czy nie ma sposobu, by zwolnić cię z tej służby? Ależ to słodki, nie mogę umrzeć, nie mam sposobu na to, żeby skrócić mi te 40 lat, które mi zostało i co więcej, nie mam jeszcze ochoty odchodzić z tego świata. Jesteś pewien, że nie mogę zobaczyć, co jest w tej skrzyni? Co? Przypyliło cię, czy co? A może masz jakiegoś umierającego krewniaka, który koniecznie potrzebuje zawartości tej skrzyni? Ach, kapuje, ty po prostu musisz mieć to, co jest w środku, prawda? Bo wydaje ci się, że jak obserwator czegoś pilnuje, to musi to być odjazdowe. Pamiętaj jednak, że drog, który mnie do tego wyznaczył, był pomylony. Ale hejże, kimże ja jestem, by wydawać takie sądy? Od 60 lat gram przecież z parą chochlików w kółko i krzyżyk. Ech. Ach, gdyby twoje uszy nie słyszały mojej odpowiedzi na twoje pytanie, nie, nie możesz zobaczyć, co jest w środku. Drow specjalnie wyznaczył mnie do pilnowania tej skrzyni. Czy ten drow wyznaczył cię do pilnowania skrzyni, czy jej zawartości? No więc, gdy włócznia przeszyła mu miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, usłyszałem, jak krzyknął mój kufer. Mogło mu więc chodzić o jego własny kufer. Zakładam, że jednak chodziło mu o ten kufer, a to oznacza, że nie możesz go otworzyć, ani cokolwiek z nim zrobić, nawet jeśli nie strzegę tego, co znajduje się w środku. Ale to wcale przecież nie znaczy, że ty nie możesz jej otworzyć, prawda? Można by więc zabrać zawartość, nie dotykając niczego. No może i masz rację. Właściwie to ciekawe, co tam jest w środku. Wiesz co, ja się nie odwrócę, a ty szybko rzucisz okiem, co tam jest. Zgoda? Czekam. Okej. Okay. Zrobione. Jest i ząb Sokolacha. To wszystko z tego, jak ten drow strasznie się darł, można by pomyśleć, że od tego zależała przyszłość całej rasy drowów. Muszę chyba pogodzić się z tym, że przez następne 40 lat będę strzegł kompletnie pustej skrzyni. Po prostu wspaniale. Nie trzeba by tego robić, czyż nie? Pilnować pustej skrzyni, jaki to ma sens? Przecież, wiesz co, ty masz zupełną rację. Przecież nawet ten drow mag nie chciałby, żebym pilnował pustej skrzyni, żeby była chociaż fajna. Nie mam siły, żeby ta rada obserwatorów, nawiasem mówiąc, nadętych potafianów, czyniła mnie odpowiedzialnym za ten kontrakt. Jestem wolny, wolny. Hurra! Co tu teraz robić? Trzeba zabić te chochliki, no jasne. Te skurczybyki zasłużyły na mogiłę. Ale najpierw muszę coś rzucić na ząb. Pojęcia nie masz, jaki jestem głodny. Co jest moim zadaniem? Zrobione. Tak oto żegnamy się z bardzo sympatycznym obserwatorem. Ale zdobyliśmy ząb Sokolacha. Tylko ten ogromny ząb rekina, który według podań zostawił Bóg Zachłoginów w Sokolach, może otworzyć drogę do obozu księcia rebeliantów. No więc mamy kulę, dzięki której rebelianci nas rozpoznają, a także ząb, dzięki któremu będziemy w stanie wejść do obozu. Nic więcej nam nie potrzeba, ruszajmy. A więc sobie pójdziemy tak. Dawno nie spotkałem tak sympatycznej postaci jak ten obserwator. Ostatnio tylko sami zdrajcy i... źli ludzie. A więc pora nam ruszać jest do obozu buntowników. Postaramy się porozmawiać z księciem i pomóc całej rasie tym samym. Myślę, że to będzie w porządku i myślę, że nie będzie aż takie trudne.
Oczywiście zrobimy to już w następnym odcinku, także zachęcam wszystkich do oceniania i komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki wielkie i do następnego. Na razie.